Dzień dobry, Marek Gozdur, Manitou Polska. Na dzisiejszych targach Agropremiery 2020 razem z firmą Agromix mamy przyjemność Państwu zaprezentować mini ładowarkę przegubową marki Manitou, model MLA seria 3 z 35-konnym silnikiem Yanmara o wadze operacyjnej 2 600 tony. Maszyna o szerokości 1,35 m, wysokość podnoszenia prawie 3 m, moc udźwigu destabilizującego na poziomie 1,6 tony. Wielofunkcyjny joystick, regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach, gaz ręczny, tak zwany Easy Connect system umożliwiający łatwe podłączanie sprzętów hydraulicznych. Hydraulika robocza na poziomie 47 litrów na minutę, ciągły przepływ oleju hydraulicznego, Easy Connect system ułatwiający podłączenie sprzętu hydraulicznego, gaz ręczny, rozdzielenie prędkości, prędkości jazdy od obrotów silnika, podłokietnik, światła robocze to wyposażenie standardowe naszej maszyny. Tak jak powiedziałem, maszyna wyposażona jest w 3-cylindrowy silnik Yanmara o mocy 35 koni mechanicznych. Dostęp do silnika i obsługa codzienna bardzo łatwa. Odchylamy klapę silnika, dostęp do obsługi codziennej. Jeżeli potrzeba dostępu do pełnego silnika, odkręcamy dwie śruby i kabinę obalamy na bok. W tym momencie pełen dostęp do silnika. Jeżeli chodzi o potrzeby klienta, mamy w propozycji 3 rozwiązania zabudowy maszyny. Lekkie rozwiązanie, 2 spożnie wyciągamy, odkręcamy 2 śruby, ściągamy daszek, pozostaje pałąk, który możemy obalić i wówczas niskie pomieszczenia nie są przeszkodą dla tej maszyny. Drugim rozwiązaniem jest sztywne rozwiązanie zabudowy oraz pełna kabina z ogrzewaniem. Regulacja kierownicy ułatwia dobranie odpowiedniej pozycji operatora za kołem kierowniczym. Wielofunkcyjny joystick ułatwia operatorowi pracę maszyny. Opuszczanie ramienia, podnoszenie ramienia, zamykanie łyżki, otwieranie łyżki. 2 pozycje pływające ramienia. Blokada mechanizmu różnicowego. 2 prędkości jazdy. Jazda do przodu, bieg neutralny, jazda do tyłu. Obsługa hydrauliki roboczej, ciągły przepływ oleju hydraulicznego oraz Easy Connect system, czyli system pozwalający łatwo podpięcie sprzętu hydraulicznego w naszej maszynie, to standard. Ponadto w standardzie naszej maszyny mamy podłokietnik regulowany oraz gaz ręczny. Urządzenie to pozwala nam oddzielić prędkość jazdy od obrotów silnika. W przypadku podłączenia na przykład zamiatarki, wówczas potrzebujemy wysokiego wydatku na pompie hydraulicznej, czyli podciągamy gaz ręczny, a małej prędkości. Rzucamy bieg do przodu, jazdę do przodu i gazem regulujemy prędkość maszyny. Szeroki zakres regulacji fotela operatora pozwala na optymalne dobranie pozycji operatora do pracy. Prezentowana maszyna ma opony o bieżniku rolniczym. Szerokość robocza w przypadku tych kół jest to 1,35 m. W zależności od potrzeb jest możliwość zmniejszenia szerokości maszyny poprzez odpowiedni dobór opon. W standardzie hydraulika o wydajności 47 litrów na minutę, która pozwala nam zapiąć praktycznie każdy osprzęt hydrauliczny do tej maszyny. Maszyna ładowarka przegubowa jest to nośnik osprzętów, czyli tutaj gama osprzętów, które możemy zaproponować klientowi, jest bardzo szeroka. Od standardowych wideł poprzez łyżko krokodyl, widło krokodyl, zamiatarkę czy jakieś inne osprzęty, które potrzebne są w danym gospodarstwie rolnym. Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z pełną ofertą ładowarek przegubowych marki Manitou, prosimy o kontakt z przedstawicielami handlowymi marki Manitou w Polsce.